25 września, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Małgorzata Janowska, posłanka z Bełchatowa, przeszła do klubu parlamentarnego PiS. Marsz imienia Witolda Pileckiego. 150 załóg sprawdzało siebie i swoje maszyny w trudnym rajdzie offroadowym Wyrowisko 2017. PGS Kraków Bełchatów zdobywcą superpucharu w piłce siatkowej mężczyzn. Pierwsza ligowa porażka na własnym obiekcie. Małgorzata Janowska, posłanka na Sejm RP z Bełchatowa, przeszła do Sejmowego Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że Małgorzata Janowska do Sejmu weszła za tragicznie zmarłego Rafała Wójcikowskiego z ramienia Kukiz 15. To nie pierwsza zmiana na rynku politycznym przeprowadzona przez tą posłankę. Małgorzata Janowska po złożeniu ślubowania w Sejmie nie przystąpiła do klubu Kukiz 15, choć dzięki liście tego ugrupowania weszła do parlamentu. Z kilkoma innymi osobami stworzyła wówczas odrębne koło parlamentarne Republikanie, które w minioną środę stało się oficjalnym ugrupowaniem politycznym pod nazwą Partii Republikańskiej. Wiadomo już, że to ugrupowanie zasili Zjednoczoną Prawicę, obecnie tworzoną przez PiS, Polskę Razem i Solidarną Polskę. Tym samym dwie posłanki, które do Sejmu weszły z listy Kukiz 15, Małgorzata Janowska i Anna Sierakowska, z ugrupowania Partii Republikańskiej zasilą szeregi rządzącej opcji politycznej. W niedzielę po raz czwarty ulicami miasta przeszedł Marsz Pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego. Po raz pierwszy uczestnicy przeszli między innymi ulicą 9 Maja, która wkrótce nosić będzie imię właśnie Witolda Pileckiego. Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa, później zebrani w Marszu Pamięci przeszli ulicami miasta, by w ten sposób oddać hołd Witoldowi Pileckiemu, oficerowi Wojska Polskiego, Polskiego Państwa Podziemnego, ochotnika obozu Auschwitz, uczestnika walk w Powstaniu Warszawskim, w końcu ofiary stalinowskiego mordu sądowego, postaci niezwykle ważnej w historii Polski. W holu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej do 30 września można oglądać wystawę związaną z historią aptekarstwa i ziołolecznictwa. Prezentowane są w niej interesujące eksponaty, na przykład zabytkowy stetoskop czy strzykawka z surowicą żmij zygzakowatej. Jest to wystawa prezentująca dawne dzieje farmacji z wieku XIX, początków wieku XX, aż do lat 70. również wieku XX. Znajdują się na niej eksponaty prezentujące historię farmacji, medycyny, ziołolecznictwa w pigułce. Najbardziej ciekawych eksponatów mamy w tej gablocie. Mogę Państwu tutaj zaprezentować stetoskop lekarski drewniany z 1901 roku oraz moździerzyk do trucizn, który tutaj widnieje, z lat 50. XX wieku. Wszystkie eksponaty pochodzą z prywatnej kolekcji. 150 załóg sprawdzało siebie i swoje maszyny w trudnym rajdzie offroadowym organizowanym w Bełchatowie już po raz piątym pod hasłem Wyrowisko 2017. Ponad 150 załóg przyjechało w sobotę do Bełchatowa, by wystartować w tegorocznej edycji Wyrowiska. To rekordowa liczba uczestników i jak zawsze na pasjonatów offroadu czekały trudne trasy przez błoto, wodę i bagna. W tym roku warunki były piekielnie trudne, przez ostatnie dni spadło sporo deszczu, co sprawiło, że trasy były jeszcze bardziej ekstremalne. Rekordowa ilość zawodników, która przyjechała do nas, mamy ponad 150 załóg, rekordowa ilość opadów, które były w zeszłym tygodniu, więc będzie bardzo dużo wody i będzie bardzo dużo zabawy. By znaleźć się w czołówce, trzeba było sprawnie i szybko pokonać specjalny odcinek czasowy oraz zdobyć jak najwięcej pieczątek umieszczonych na trasie rajdu. Te pieczątki, które są usytuowane na największych tam trudnościach, dodając do tego te opady, które były w tym tygodniu, podejrzewam, że będą nie do zdobycia. To jest tylko decyzja zawodników, czy oni wjeżdżają po te pieczątki, czy nie wjeżdżają. Decyduje o tym kierowca
pilotem. Pilot podejrzewam, że będzie musiał wejść, sprawdzić, czy wyjdzie. Jeżeli wyjdzie, prawdopodobnie będą wjeżdżać. Podejrzewamy, że nie będą wszystkie pieczątki zdobyte. Najciekawiej zaplanowane miejsca z gniazdami pieczątek, co za tym idzie najtrudniej dostępne, rozmieszczono w klasie Extreme i Quad. Podzieliliśmy, tak jak zawsze, nasze zawody na 5 klas. Każda klasa ma teren dostosowany do samochodów, do pojazdu, do przygotowania technicznego i do przebudowy samochodów. Oczywiście najtrudniej będzie miała ta klasa, która jest najmocniej przebudowana. Pozostałe klasy pół na pół. Trochę wody, trochę błota, trochę piasków, trochę terenów do objeżdżenia takich po utwardzonych drogach. Nieprawdopodobna ilość błota, grzęznące pojazdy to realia tego rajdu. Nawet superciągnik przygotowany do tego, by wyciągać z opałów tonące maszyny, sam miał spore problemy. Wyrowisko to ekstremalna zabawa, która łączy pasję z działaniem na rzecz innych. Jak zawsze podczas rajdu zbierane były datki. Tym razem miłośnicy jazdy terenowej wsparli ośrodek Szansa. Po teledniu zaprezentujemy obszerne fragmenty z trasy rajdu. Superpuchar dla PGE Skry Bełchatów, za nami siatkarski weekend mocy i starcie dwóch najlepszych drużyn minionego sezonu. W sobotę w hali Energia rozegrany został pojedynek między dwiema najlepszymi drużynami minionego sezonu siatkarskiego o Super Puchar. PGE Skra Bełchatów podejmowała u siebie Zaksę Kędzierzyn-Koźle. To było starcie godne tytanów, które zakończyło się po 4 setach wygraną PGE Skry Bełchatów. Gospodarze oddali tylko jeden set. Pierwszy, 16-25. Pozostałe to zacięty bój o każdą piłkę i zwycięstwo gospodarzy. Drugi set bełchatowianie wygrali 25-17, trzeci po zaciętym tej końcówce na przewagi 35-33 i czwarty 25-21. Tym samym po raz trzeci w historii to PGE Skra Bełchatów cieszyła się ze zdobycia Superpucharu Polski. Te nastroje troszeczkę stonowali, bo wiemy, to jest Superpuchar 2017 w Rotterdam, rangi między krajowej. Tutaj znaczy najlepsze drużyny naszego kraju. Polskie, zatem bardzo proszę, abyśmy teraz wszyscy powstali. Wszyscy bez wyjątku. Powiemy już za chwilę. Odsłuchamy hymnu Rzeczypospolitej Polski. Zatem bardzo proszę, wszyscy przyjmujemy postawę zasadniczą i wspólnie słuchamy i śpiewamy. PGE-GKS Bełchatów przegrał spotkanie 10. kolejki drugiej ligi. To pierwsza porażka brunatnych przed własną publicznością w lidze.
Początek pierwszej połowy nie zapowiadał porażki. Bełchatowianie szybko uzyskali przewagę na boisku, a w 30 minucie po celnym strzale Piotra Giela prowadzili 1-0. Przewagi nie udało się jednak dowieść nawet do końca pierwszej połowy. W 42 minucie na listę strzelców wpisuje się Dawid Bober, a pierwsza odsłona spotkania kończy się remisem 1-1. Początek drugiej połowy właściwie przesądził o losach spotkania w 50 minucie. Ponownie na listę strzelców wpisuje się Dawid Bober, PGGKS Bełchatów, 10 kolejkę drugiej ligi. Kończy bez punktu, przegrywając 1-2. 3 punkty z meczu przy Sportowej wywieźli w sobotę goście. Cieszę się bardzo. Chyba to najbardziej mnie to cieszy, że w przeciągu 4 czy 5 dni idzie przewrócić do góry nogami o 180 stopni klub na drugoligowym poziomie, zmienić wszystko od taktyki po podejście zawodników i wygrać na Bełchatowie. Co do meczu, spodziewaliśmy się bardzo trudnego spotkania. Wiedzieliśmy, co gra Bełchatów. Byliśmy do tego meczu przygotowani, bo ja uważam, że trzeba profesjonalnie na poziomie drugoligowym przygotować analizę przeciwnika i wiedzieliśmy, że wszystkie akcje budują skrzydłami. Ustawienie było typowo pod Bełchatów. Będziemy kontynuować tym ustawieniem w następnych meczach. Troszkę się baliśmy o stałe fragmenty gry, bo trener wprowadził 5 wież i troszkę baliśmy się o stałe fragmenty w defensywie. Niepotrzebnie, świetnie sobie chłopaki poradzili. No, w ofensywie strzeliliśmy te 2 bramki. Dzisiaj kluczem do zwycięstwa była nasza cierpliwość. Wiedzieliśmy, że jak będzie dobry wynik do pierwszej połowy, kibice zaczną się denerwować, zaczną gwizdać, wprowadzimy nerwowość w poczynaniach przeciwnika. W szatni powiedzieliśmy, że teraz jest nasz dzień, dzisiaj jest nasze spotkanie, dzisiaj ten mecz wygramy. Strzelamy na 2-1, dowozimy. Dziękuję ślicznie. No, na pewno boli, tak? Boli porażka, bo dobrze weszliśmy w ten mecz zupełnie inaczej niż na UKS-ie, czyli te pierwsze 15 minut stworzone 3 sytuacje. Niestety nie zakończyły się tym, na co sobie gdzieś tam zapracowaliśmy. Zgodzę się tutaj oczywiście momentami tutaj, zwłaszcza w końcówce, gdzieś Rybnik bardzo mocno gdzieś tam nas, może nie to, że porozbijał, ale poprzerywał te akcje, które gdzieś tam mogliśmy przynajmniej skończyć uderzeniem do bramki. Wykorzystał swoje sytuacje, czyli 2 stałe fragmenty gry. Przegraliśmy tym. Spodziewaliśmy się, że to będzie trudny fragment, tak, jeśli chodzi o rzuty, różne rzuty wolne, bo trener tutaj dysponuje również bardzo wysokimi zawodnikami, ale nie spodziewałem się, że to będzie kluczowe w dzisiejszym spotkaniu. Co mogę więcej powiedzieć? Na pewno u nas nie ma żadnego konfliktu jak w Bayernie Monachium, także wiemy, że porażka się trzeba uczyć. Natomiast wierzę, że mówię, ten tydzień będzie, tak jak tutaj trener powiedział, bardzo, bardzo ważny, bardzo mocny. I to my postaramy się jechać właśnie do Elbląga, pewni siebie i wrócić na to, ten tor, który wygrywaliśmy, bo wydawało się wszystkim, może nie wszystkim, bo na co dzień w klubie jesteśmy i rozmawiamy, że tą ligę tak się tak po prostu przebiegnie i się będzie punkty zdobywać. Nie jest tak. Pracuję już któryś rok w tej lidze, bo to są składowe, tak? Prowadzimy drugi mecz u siebie, nie dowozimy, czyli jakieś rzeczy są, które musimy poprawiać. Myślę, że koncentracja to jest najważniejsze, bo tu na pewno dzisiaj nie można powiedzieć, że moi zawodnicy nie wybiegali, nie wywalczyli i nie chcieli tego meczu wygrać. Absolutnie, absolutnie nie, tylko mówię, no, przeciwnik wykorzystał to, co miał. Może na mnie poprawić, jeśli coś. Natomiast mówię, to jest piłka i właśnie to są te momenty najważniejsze, żeby strzelić celnie do bramki. Kolejne spotkanie i szansa na zdobycie ligowych punktów w sobotę będzie to mecz wyjazdowy z Olimpią Elbląg. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy, ale proszę jeszcze nie odchodzić od telewizorów. Za chwilę dalsza część programu. Ja się już żegnam, życzę spokojnej nocy.